Siema ludzie, Michał z tej strony. Słuchajcie mnie, w tej chwili siedzę sobie na rybach, ale za chwilę zwijam żagle i cisnę na chatę, bo będę robił steki. Kupiłem dwa porządne steki pod tytułem rozbef wołowy i będę robił, mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Kiedyś już robiłem i niestety nie wyszło, ale dzisiaj musi wyjść. I do tego będzie jeszcze sos chrzanowy i takie fajne ziemniaczki. Tak więc, jeżeli będzie trochę lipa, to proszę o wyrozumiałość, ale ogólnie zapraszam. Zaczynam od zrobienia mojego sosu, czyli najpierw 4 łyżki kwaśnej śmietany wrzucam sobie do miseczki. Śmietanę 18, do tego łyżkę chrzanu, małą łyżeczkę octu, sól, pieprz i kilka gałązek posiekanego koperku. I teraz całość mieszam i odstawiam, żeby się fajnie przegryzło. W tym czasie zrobię sobie ziemniaki i steki. Przechodzę do ziemniaków. Ja kupiłem takie ziemniaki, wiecie, że jestem, albo nie wiecie, że jestem w Irlandii i tutaj są tak zwane baby potato, czyli takie małe ziemniaczki, ale można użyć jakichkolwiek ziemniaków. Kroję sobie je w takie ćwiartki i muszę je w czymś wykąpać najpierw, czyli około kieliszek oleju wlewam sobie do miski, do tego dorzucam łyżeczkę przyprawy do ziemniaków, łyżeczkę papryki słodkiej, łyżeczkę ostrej, łyżeczkę czosnku granulowanego i łyżeczkę tymianku. Mieszam. I wrzucam do tego moje ziemniaczki. Dokładnie je obtaczam w tej marynacie, w tych przyprawach i wyrzucam, wykładam na blaszkę, którą sobie wcześniej wyłożyłem taką folią aluminiową. Rozkładam na całej powierzchni blaszki i to wskakuje do piekarnika. Oczywiście w zależności od ziemniaków, moje się upiekły w pół godziny na 180 stopniach. Musicie po prostu sprawdzać. Przechodzę do mięsa. Punkt, że tak powiem, kulminacyjny. Z tego, co mówią fachowcy, najlepsze mięso na steki to polędwica, rozbef albo antrykot. Ja kupiłem rozbef, bo akurat taki był. Pamiętajcie, żeby mięso wcześniej wyciągnąć z lodówki na godzinę, czy tam więcej, żeby mięso było w temperaturze pokojowej. I przyprawiam solą. Oczywiście nie wszyscy ludzie solą na początku, przed smażeniem, ale ja posoliłem. Dość sporą ilość soli, sporą ilość pieprzu. Oczywiście to samo robię z drugiej strony. I później wylewam dosłownie odrobinkę oleju na te steki i smaruję te steki olejem. Z jednej i z drugiej strony oczywiście i tak przygotowane będą wskakiwać na patelnię. Mocno, bardzo mocno rozgrzana patelnia, wskakują jeden po drugim. I teraz tak, 4 minuty z jednej strony, oczywiście to zależy od rodzaju mięsa i grubości mięsa. Ja robiłem 4 minuty z jednej strony, po 4 minutach obróciłem na drugą stronę. I na tym etapie dodałem masło, około łyżkę, półtorej łyżki masła i
dwa ząbki, rozgniecione ząbki czosnku i dwie gałązki rozmarynu. Czekam, aż masło mi się roztopi i kiedy masło jest roztopione, zacząłem polewać tym masłem, tym tłuszczem moje steki. I uwierzcie mi, że to dużo daje, aromat tego czosnku, rozmarynu i masła bardzo dużo daje do smaku tego mięsa. I łącznie cały proces od momentu obrócenia na drugą stronę trwał 4 minuty kolejne. 4 minuty z jednej, 4 z drugiej. Po 4 minutach wyciągam je na deseczkę i odstawiam, przykrywam folią aluminiową i odstawiam, żeby sobie odpoczęły. W tym czasie wyciągam sobie moje ziemniaczki już upieczone. I teraz zobaczcie, ile jeszcze przez te dosłownie 5 minut leżakowania po smażeniu, ile jeszcze soków z tego mięsa wypłynęło. I o to nam chodziło. I teraz co udało się zrobić? Miały być średnio wysmażone, czyli takie lekko różowe w środku. No i takie wyszły. Przynajmniej pierwszy. Dokładnie taki, jaki chciałem. I drugi podobnie. Wykładam na talerz. I do tego słuszna porcja sosu chrzanowego. I tak się prezentuje moje danie. Genialne w smaku, genialne połączenie. Polecam naprawdę każdemu, bardzo proste w zrobieniu. Życzę oczywiście wszystkim smacznego. Jeżeli film się podobał, łapka w górę. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, ludzie, i tymczasem.